Hej ludziska, z tej strony Altair. Stwierdziłem, że będę nagrywał, że bardziej się skupię na nagrywaniu horrorów niż ogólnie co mi wpadnie w ręce. Ponieważ horrory mi wychodzą najlepiej, bo znaczycie, no, mam wiele ich do skończenia i mało z nich ogólnie skończyłem. A teraz, jak będę nagrywał, to będę miał większy jakby. Większą motywację, żeby w nie grać. Z Outlastem jakoś wyszło. Było fajnie. Znaczy, fajnie mi się nagrywało. A tym razem zajmiemy się horrorem pod tytułem The Evil Within. Bez zbędnego gadania, zaczynamy zabawę. Aha, pewnie kolejny. Najtrudniejsze pewnie po skończeniu się odblokuje, no ale nic. I jedziemy. Czytanie, rozdział pierwszy, wezwanie. Mam nadzieję, że taki ekranik jest tylko na filmiku. Sorry, detectives. Finally, just coming off the case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. Normalnie mam takie dreszcze już, że musiałem ubrać bluzę. Still gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems with your son of Beacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Jakiś paranormal activity tutaj wyczuwam. Już mi się podoba. To może być dobre. Junior Detective Kid. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Teraz jak w Rezydencie, wybierz postać, którą chcesz grać, tak? Okej, okay, czyli jesteśmy chyba detektywem. I zakładam, że głównym bohaterem jest właśnie ten koleś. O, właśnie ten. Connelly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Ladies and gentlemen, let's begin it. Ej, no poważnie? Taki ekranik tego będzie? Nie mówcie nawet. Nie no, to jest tylko szerokość. A. Ziarnistość to niezbyt. No. Pełny ekran. Ty. No niech będzie, dobra. Choć to są jaja trochę. Taki ekranik. Chłopie, jak ty w ogóle biegasz? Miechowa to trochę. Nie jest zgadne, kolejna opuszczona rezydencja. Czyli... Oklepany motyw.
takich grach. Smells like blood. All right. Stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Okay. No, słodko. Did you hear something? Tak. Coś się ruszy na pewno. Złapie mnie za nogę czy coś i... Wow. To chyba nie o tobie mówił. Gdzie? Ty, gdzie on jest? A tu? Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. No, na żywo. What the hell? Alex Mercy. Witamy w Prototype 3. Wow. Teraz będzie usypiać nas w czujność? Nie. Wow. Chyba kogoś rozpruł. Tak. Ale że ta muzyczka w tle to masakra. Naciskaj spację. No dobra. Okej. Okay. Mamy pierwszą broń. Nóż. Cholera. No i co, inni mam obok niego go przejść, czy co? Zerwanie, kontrol, skradanie, a to... Aha, muszę trzymać. O. Fuck. Jest. No, chyba nie tędy. On tu jest. Tutaj nie widzimy. Okej. Okay. Ale bez kitu myślałem, że... Teraz się nie da tędy. No nie. Ale co, co chcesz? A klucze! Klucze znalezione w piwnicy szpitala psychiatrycznego.
Kurde, kolejny psychiatryczny szpital. Jak Outlast. Używano ich przed instalacją nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. No serio. Nie wiem, może teraz mogę przez tamte drzwi pójść. Okej. Mamy checkpoint. A ta ikonka nie wiem co oznacza. All set. Fuck. Ruchy, ruchy, ruchy. Zacząłem grę już tak przez całą grę, teraz będę utykać. Świetnie. A kusać może... Aha. A nie, też utyka jakoś. No dobra, spoko. Aha, dobra, z pasją. Nie ma żadnych klawiszy, że mam. Że mogę wejść w interakcję, jak widzę. Okej. Jesus. O, tu akurat była pokazana interakcja łapką. Fajne otoczenie. Ale nie, no fajny klimat. Mam wrażenie, że nie przejdę ten, bo tamten koleś... A nie, jednak nie. A, lepiej za łeb. Ale czy na pewno? I tu. No nic tu nie ma. Czemu mam wrażenie, że jak otworzę te drzwi, coś za nimi... Będzie. Dobra, ale ten koleś na pewno się ruszy na tym wózku, to jest standard. Stara notatka z kanałów. Za zamkniętą bramą na końcu kanału znajduje się drabina, która prowadzi na stary oddział. Gdybyś tam dotarł, znalazłbyś windę prowadzącą na zewnątrz. Byłbyś tym, który uciekł, mógłbyś być tym, który przetrwał. R. Okej. To pewnie ten cały... Koleś, który miał zaliczać się do grona. O, świetnie. Do grona, którzy przetrwali. Okej, zanim pójdę tutaj, jeszcze zbadam te drzwi. Aha, tu się nie da przejść. No, w porządku. Ej, trochę drażniący jest ten ekranik. Choć jak uciekałem przed tamtym kolesiem, to jednak to jakoś tak nie przeszkadzało, ale... Tu nic, tu też nic, okej.
Tu jest drabina, o której była mowa w notatce. No świetnie. Nie, no spoko, nie spieszę. Mamy kupę czasu. Powiedzmy. Okej. Tu jest coś, też jakaś notatka. Notatki z kotłowni. 13 godzina. Rozpoczęcie testu operacyjnego systemu STM. 13.15. Sukces. Potwierdzona synchronizacja fal mózgowych. Straty minimalne. Kontynuacja eksperymentu. Agent zbiera dane. 13.30. Wystąpiła anomalia. Nie chodzi o obiekt. Stenograf stwierdził, że nie czuje się dobrze i z nieznanego powodu zapadł w śpiączkę. Lekarz zalecił przerwanie działania systemu STEM. No właśnie, nie mogę myszką przywijać. Okej, dobra, strzałka mi można. 13.45. Personel zaczyna uskarżać się na zawroty głowy, a następnie pracownicy po kolei zaczynają tracić przytomność. Ci, którzy wciąż potrafią się poruszać, planują ucieczkę ze szpitala, ale z nieznanych powodów nie mogą tego zrobić. Choć system STEM został wyłączony, opiek utrzymały synchronizację. Aha, obiekty. Fal mózgowych gospodarzem. 14 godzina. Pojawił się on. Ten człowiek. Czyżby to była mowa o tym Aleksie Mercery? Alex Mercer. Ten kolej, co był podobny do tego głównego bohatera z Prototype. Kurde, sam dźwięk tego punktu kontrolnego jest straszny. Mam nadzieję, że nie spotkam jeszcze tego wielkiego Buda. Ale znając życie, to pewnie będzie gdzieś za rogiem. Ja myślałem, że tu jest jakaś interakcja, bo tak dziwnie się świecił ten kosz cały. No nie mów. No fajnie tylko. Aha, tak. I... A dobra, mam kliknąć. Boże. Wiadomo jest to, że otworzył drzwi. Nie wiadomo jest to, że mogę już wychodzić. Zawsze jest to gdzieś blisko. O, wraca chyba. Dobra, kij. Cel to pewnie tam te drzwi. Świetnie. Po prostu świetnie. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie odwracaj się.
Dobra. Póki co jest... Okej. Wow! Tam na to wpadłeś? Koniec. No nie. No nie, dobra. O nie. Ślady chyba widzi. Jak czy nie? A nie, dobra. No nie żart, że rozwali te. Rozwalił. Idź tam. Czy nie wracaj do tyłu? Kurde, widział mnie. Shit! Idzie tu. No chyba kpisz. To spróbujemy teraz tak. O, tu jest butelka. Nie wiem, czy to był genialny pomysł. Może mnie nie widział? Chyba nie widział, prawda? Chyba widział. Chyba nie. Kurde, widział. Cholera, cholera, cholera. O nie. O nie, pojedę tak normalnie. A jest, dobra. Wydaje mi się, że trzeba jakiś klucz czy coś. O nie. Co sobie jaja robisz? Kurde. Winta. A myślałem, że cygaro. Sobie zajara teraz. Boże.
darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself around and around. The night jokes tight in the noose. Nie ma rany. Jesteśmy jedynymi, którzy przetrwali to wszystko. Wow, ty nie utykasz już. Jak miło. Szkoda, że dopiero teraz. O, chyba człowiek piła się wkurzył. Tak w ogóle to chyba to jest w sensie ten koleś. Załatwił tych. Ruchy do wyjścia bez kitu. Ciekawe co się stało z resztą ekipy. Wow, hej! A to kierowca. Czemu siedzi w karetce, a nie w samochodzie, w którym przejechaliśmy? A, świetnie. O, jest, dobra. O, ostatni chwil. O, jest ten, Alex. Where's Joseph? Man, I'm watch sorry, me. But you never came out. I waited, but... Please, settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Whoa. Co tu się odpierdziela, no? Cholera. No dokładnie. Teraz nie wiadomo, która część miasta jest tą bezpieczniejszą. A, chyba to na której jesteśmy teraz. Niebieski to co? Początki apokalipsy z Prototype'a. Damn it. Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. Oh. Fine. 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 Oh, gosh. Fine. Fall! Fall! Look out! Fall! Fall!
się odpierdziela. O, rozdział pierwszy jest zakończony. Fuck. No jasne, że zapisz. Kurde. Czekaj. A, dobra. Fuck. Okej, dobra, ludzie. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się pomysł spodoba, jeśli chodzi o to, że będę nagrywał głównie horrory. Ja sam nie wiem, czy jestem zadowolony z tego pomysłu, no ale... ale nieważne. Widzimy się w kolejnym odcinku w grze pod tytułem The Evil Within. Na razie.